Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis, telefon 600 968 157. W okolicach Kraśnika liczna grupa kibiców zaatakowała policjantów. Próby wzywania do zachowania porządku na nic się zdały. Trzeba było wzywać posiłki. Na szczęście to tylko część ćwiczeń prewencyjnych, w których brali udział policjanci. Korowód policyjny pojawił się w miejscowości Mosty. W ćwiczeniach prewencyjnych wzięli udział policjanci z jednostki krakowskiej, kieleckiej oraz kraśnickiej. Jak widać, działania są dość intensywne. Mamy tutaj grupę pozoracyjną kibiców. Ćwiczenia mają potrwać praktycznie do godzin popołudniowych. Policjanci ubrani byli w stroje ochronne, specjalnie przygotowane na Euro 2012. Ubiór ten ma chronić ich przed uderzeniami cegłami, kijem baseballowym, czyli głównie przed uderzeniami tępymi. Cały strój jest niepalny, a rękawice wyposażone są w podszewkę, po to by nie pociły się ręce. Dodatkowo ochraniacze na barki, uda, ramiona i przedramiona. To największe tego typu ćwiczenia w naszym województwie. Trenowało około 500 policjantów. Ćwiczenia wyglądały bardzo realnie. Policjanci wyposażeni w nagłośnienie wzywali kibiców do zachowania zgodnego z prawem. Wśród tak dużej liczby wyćwiczonych policjantów strach byłoby się bać.